Wicko Międzyzdroje, Bosmana, kajak wędkarski Moskwa TV prosi. W tej chwili świat podąża do wędki pod Przynętę. Tu jest Suzuki za 2100, a tu jest Qualia za 1200. Jak ty to wytrzymujesz? Daję radę. Lądowaliśmy u Tomka na jego stanowisku, ale tam z tyłu cały czas drugi Tomek z Fishing with Ace gada, więc może będzie głośno. Tomku, porozmawiamy o twoich przynętach, bo do dyspozycji mieliśmy wcześniej, pokazywaliśmy przynęty typowo morskie. Pokaż, co jeszcze masz w arsenale. No to przede wszystkim trociowe, rzeczne. No jednak nasze Pomorze to zmusza mnie do tego, żeby to było. Sam jeżdżę na trocie, więc i morskie przynęty rzeczne, przynęty trociowe robię. Killerek 6-centymetrowy, pełnej gamie kolorystycznej. Bardziej pod redę ten model jest robiony, ze względu na jego gabaryty i głębokość nurkowania. To jest tak do 80 cm. Najlepiej się spisuje na naszej redzie, na płytkich odcinkach. Mamy jeszcze 7, wersję 7-centymetrową. No to już głębsze odcinki rzeki, parsenta, no to słupia. Chciałem właśnie spytać, bo to już głębiej zejdzie, nie? Tak, to już zejdzie poniżej metra, tam gdzieś metr 20. Nie robię tak super głęboko nurkujących, ale no, te głębsze dołki, wiadomo, od razu większa masa, większy zasięg rzutowy. To wszystko trzeba brać pod uwagę, jak, na którą rzekę jedziemy i który odcinek przede wszystkim rzeki, tak? Bo parsenta w górnym odcinku będzie preferowała tą 6, a w dolnym 7, bo nieraz nawet dużo używają jeszcze większe woblery. Masz, że tak powiem, brutalnie przerwę mu, nie? Masz coś na bolenia? Takiego naszego morskiego? No, docelowa przynęta jest w tej chwili tworzona. Na maj już będzie gotowa. Ale ogólnie z przynęt boleniowych, które ja robię i na naszym Bałtyku łowi się bolenie na... To jest typowy boleniowy bezsterowiec. 17 gramów, 7 cm, więc bardzo duży zasięg. Tak. To jest przynęta leniwa. On pracuje bardzo nieagresywnie i dużego oporu w wodzie nie stawia. Lustrykuje w opadzie przy napiętej pleciące, więc można tym tą przynętą kombinować. Poprowadzić ją głęboko, poprowadzić ją płytko. W zależności od tempa prowadzenia zmieniamy głębokość podania tej przynęty. No, jest jeszcze bezsterowiec Tul. Tul jest przynętą, która chętnie wychodzi do powierzchni ze względu na konstrukcję. Czuję, że tam jest się cięższy jakby na dole. Wrażenie, ale tak, ale to mimo wszystko on lubi wyjść do powierzchni. Bardzo łatwo go wyciągnąć do powierzchni przez tempo prowadzenia, ruchy szczytówką i na powierzchni można próbować im podszarpywać. Wtedy potrafi uciekać na boki, troszeczkę tak jak tubis, więc też fajnie bolenie już na to połowiłem na zatoce. Projektuję jeszcze jeden a la jerk, tak? Będzie taka typowa przynęta glajdowa, która będzie nam tunęła eską, takim zygzakiem. No to jest w fazie, już przeszło fazę testów, mam już formy zrobione, odlewy pierwsze idą, będą trzy wielkości, 6, 7, 8 cm i tam gramatura rzędu 8, 12, 14 gramów. Zastanawiałeś się nad tym, żeby je zbroić? I o tym myślę, jestem przygotowany do tego, bo już powstały blistry, więc docelowo przynęty będą uzbrojone. Oczywiście, jeżeli mi się uda zdobyć dobrą, tanią kotwicę do zbrojenia seryjnego, na przykład BKK, ona już spełnia warunki i jest naprawdę świetną kotwiczką, ale nadal część trociarzy woli założyć kotwiczkę bardzo dobrej jakości, żeby mieć pewność zacięcia i trzymania tej kotwicy. To są kotwice drogie, rzędu 3,5-6 zł za jedną kotwiczkę. Zgadza się. Jak ja uzbroję wobler w takie kotwice, to on będzie kosztował 50 zł. Zgadza się. To przesadziłem, ale to odstrasza. Cena wtedy odstrasza, więc nieraz go lepiej sprzedać bez kotwiczki i żeby człowiek z pełną medytacją założył to, co sam chce. Tak? No, tu mamy przykład, ja wam u góry teraz wrzucę wam zdjęcie Adama Garlickiego, który wrzucił wczoraj zdjęcie z rzeki Redy u nas, koło Wejherowa i no wygięta kotwiczka. Tak. Czyli myślisz, że to była taka bardziej niefirmowa chyba, jak się wygięła, co? Wiesz, no to zależy. No, nieraz może mieć kotwica błąd, może być przegrzana w procesie technologicznym i nawet najlepsza kotwiczka może stracić rybę z takiego tytułu, więc
Nigdy nie wiadomo. No właśnie. I no, często ale... jak, ty jako producent przynęt, żebyś brał jeszcze odpowiedzialność za kotniczkę. No właśnie. No, no to jest... No. Jak gdyby, no można tak, można tak. Zmusza mnie rynek do tego, żeby mieć uzbrojone woblery w kotwicę, ale wiem też, że dobrze się sprzedają woblery bez kotwic, więc oferta jest, będzie i tak wyglądała. Aha. Wyczepiacze też robisz? Tak. To też jest moja robota. Sam to wyginasz? Tak. Ja podziwiam, słuchajcie, takich ludzi, którzy już robią wszystko, a tym bardziej podziwiam ich drugą połówkę. Jak ty to wytrzymujesz? Daję radę. Dajesz radę. Nie ma chłopa w domu od rana do nocy i po prostu jest spokój. Jest spokój. Dobra, Tomek, wędki, bo po to wędki. Głównie tutaj, słuchajcie, przyszłem. Profil główny to są wędki, ale ja już robię przynęty od 30 lat. O. Jeszcze jak mieszkałem w Łomży, zaczynałem tam. Właśnie Boleniówka była moją pierwszą przynętą. Potem rozwój winny, jak Leniowo-Jaziowe. Teraz jak gdyby wracam z powrotem do przynęt, bo wędki nie wypełniają mi całego dnia pracy. Nie ma tyle zamówień. Na początku mojej kariery rockbuilera. Znaczy ja sam w ogóle wędki buduję już od 13 lat. Pracowałem. No właśnie, tak słyszałem. Naście. Tak. Ale już jako firma Siudak Roc jestem 2,5 roku. I rozwijam się, no cały czas się rozwijam. Przynęty uzupełniają na no, ten mój czas, a tutaj wiadomo, trzeba znaleźć materiały, zdobyć klientów. No i no, na targi musiałem przygotować sporo wędek do pokazania, żeby pokazać możliwości jak gdyby pracowni, więc jest przegląd od wędek najlżejszych do łowienia białorybu, na przykład Matagit TR60 to jest do 2,5 grama. Kijek 54 gramy waży, to jest wklejka, bardzo lekko zrobiona do takiego leciutkiego łowienia. Tak. Potem przez wędki takie stricte, bardziej można powiedzieć okoniowe, jak na to przykład ładnie, no. Suzuki, na pięknym kawałku czyczoty klonu barwionej na pomarańczowo, do tego dobrane nici w kolorze miedzi, najwyższej jakości komponenty, przelotki Torzite, no robi to robotę na tym blanku, blank do 6 gram. 2,13 długości i potem przechodzimy do wędek już sandaczowych. Sandaczówki najczęściej na karbonach albo na piankach lekko zrobione, wykończenie no tam no w tej chwili najbardziej modne można powiedzieć, mata karbonowa, pianka poliuretanowa obleczona rękawem z maty karbonowej. I to się później jakoś, wiesz, nie mechaci tutaj na tym nic się nie mechaci, to tylko nie, to się nic z tym nie dzieje, no to jest odporne i na wodę i na brud, no może tam trochę się kiedyś tam przybrudzić, ale większość wędek możemy spokojnie wyczyścić spirytusem. Panie też wędkują. No właśnie. Trzeba też dopieścić płeć piękną i albo często mąż, biorąc wędkę dla siebie, żeby się rozgrzeszyć, bierze też wędkę dla swojej żony. Dla żony, często dla kobiety, tak? Albo trzeba dopieścić córeczkę, tatusia i można zrobić różowo. Także to ten, chociaż panowie też potrafią łowić różowymi wędkami, więc to jest już inna sprawa. To jest okoniuweczka do 7 gram z takich budżetowych blanków, ale świetnie się spisujący Batson RX6. Świetny kijek w jednym kawałku 183 cm na te takie nawet łowienie okoni z bulwaru, bo tam nie trzeba mieć strasznie długie wędki, fajnie się nadaje i te wszystkie czeburaszki 3-4 gramy, 5 gramów główka obsługuje taki blank. No i potem co mamy? Potem już mamy wędki szczupakowe, mocne, do swim bajtów, do dużych przynęt, kije do 100 gram, 2,44, 30-100 gram zakres wyrzutowy, typowy casting z długą rękojeścią, żeby można było go włożyć pod pachę i animować to duże gumy, bo te teraz są bardzo popularne, duże muchy szczupakowe. Sama taka mucha ma często 100 gramów tak. I 40 cm wielkości, no to trzeba na czymś tu pogonić, więc wtedy szukamy takich blanków mocniejszych. No i co, teraz bardzo modny jest jeszcze... Wow!
Takie widzę pierwszy raz. No takie. Niezłe mocowanie, wiesz, tak a la Ferrari. No trochę. Ale to jest specjalnie koloryzacja jakby wędki zrobiona pod Van Forda Shimano. Albo pod Dive na przykład tam jest tak, kilka modeli w tych kolorach. Niektórzy chcą mieć wędkę przyszykowaną, zgraną kolorystycznie w zestawie. No to wtedy kombinujemy. No i nieśmiertelne trociówki. Blanki trociowe, no, które no, w tej chwili są dla mnie główną robotą ze względu na to, gdzie mieszkam, co łowię. Mam wielu właśnie klientów na wędziska trociowe. To prawie jak bursztyn, nie? No na przykład, tak. To ma takie przebarwienie. To też jest klon wybarwiony troszeczkę, dodanego trochę żywicy koloryzowanej, tak? Potem jest to wypalane w piecu i dopiero wtedy trafia do mnie klon. Najczęściej jest to do rękojeści noży wykorzystywane. Aha. A ja z tego, to jest jednak ciężki, odporny na wodę, ale ciężki materiał, dlatego staramy się go używać w niewielkich ilościach, bo jednak jest ciężkim materiałem, więc fajnie doważa wędki, kiedy go używamy na przykład na kapslu, na końcu wędziska, zawsze dodaje nam to parę gram więcej do doważenia. A tu są takie inne klaski, nawet ładniejsze. Co jest najdroższe w tym wędzisku, pomijając blank? Bo wiadomo, blank... No, no bo blank mamy w dużej rozpiętości cenowej, bo można kupić blank za 300 zł. Tak. Można kupić blank za 2000 zł. Rozumiem, że dobra, do blanku jakbym chciał przylotki Fuji, no to też jest no koszmarek, Fuji, jeżeli chodzi o hajs, no tak? Nie, Fuji jest pojęciem szerokim, bo mamy Fuji Alconite, który jest najtańszą przylotką, około 200 zł za komplet. Mhm. Potem mamy jakościowo wyższy, jest Fuji Seek z pierścieniu Slim, odchudzany pierścień jest, wiesz, ona jest jeszcze lżejsza. Większa twardość pierścienia ceramicznego, tego wewnętrznego, co nam podnosi już tam cenę o kolejne jakieś 200 zł. Tak. Potem jeszcze wchodzi przelotka typu Torzaj, tytanowa. Ramka jest z tytanu, pierścień, jeszcze cieńszy pierścień, jeszcze wyższej twardości. No i tu już mamy komplet rzędu 600-800 zł za komplet przelotek. Samych przelotek, tak. A tak, teraz tak. Jeszcze mocowanie, kołowrotka do tego by się przydało. No, tak, no ale mocowania, wiesz, dobra wędka nie musi mieć wcale drugiego mocowania. Możemy mieć wędkę z insertem, gdzie uchwyt kosztuje 35 zł. Aha. A na przykład Alpsa uchwyt aluminiowy kosztuje prawie 400 zł. No ale więc one się lubią odkręcać właśnie, to nie jest ale tak tutaj, do końca, ale, że... tutaj, ale w tym przypadku Alps ma kontra, ten się nie odkręca, jest kontra, się nie odkręca. Więc to ważne, jaka jest konstrukcja. Alps jest no, światowym liderem w tej chwili, najlepszych uchwytów aluminiowych. Ma kontrę, to jest, słuchajcie, game changer, bo no naprawdę, miałem już parę takich mocowań, które wyglądają świetnie, pewnie kosztowały miliony, a mi się odkręcają, nie? Tak. Ale mamy możliwości, no są, można dokupić nieraz kontrę i zmontować ją na uchwycie, zanim zmontujemy wędkę. Tak. No jest też rozwiązanie. Też takie, rozwiązanie. Tak, no ja bym coś takiego na przykład chciał mieć, nie? Żeby ta kontra jednak była w każdym wędzisku, bo ja się wtedy czuję po prostu bezpiecznie. No tak, ale no masz uchwyty, gdzie nie założysz kontry. Masz zabudowę, na przykład tu jest zabudowa gwintu. Nie mamy w ogóle gwintu, co też nam daje fajny komfort trzymania wędziska. Bo jednak nieraz ten gwint niektórych denerwuje. Nakrętka jest, wystaje, uwiera w kant dłoni. To przeszkadza, tak? No to jest takie, wiecie, takie wyżubione dosyć mocno. Zobaczcie, tutaj w zasadzie nie ma tego wyżubienia. Ale zobacz tu, tutaj nie masz w ogóle śruby. Tak? Nie, tutaj no, trzymamy, jest... w ogóle nam tutaj nic nie wadzi w takim uchwycie, więc projektując wędkę w rozmowie z klientem, no takie informacje są dla nas ważne, tak? Wtedy tworzymy dopiero wycenę wędziska, jak uzbieramy wszystkie informacje, jak to ma wyglądać, jakie są preferencje trzymania, czy ktoś lubi trzymać przed uchwytem, wiadomo, jak trzymamy uchwyt kołowrotka, między którymi palcami trzymamy ten uchwyt kołowrotka, to jest warunek, bo to nam determinuje długość rękojeści i punkt wyważenia kija. To wszystko się składa na całość wykonania wędziska w pracowni. Dobra, to takie pytanie, bo byliśmy u Stefanowa, oglądaliśmy takie wędki, słuchajcie, takie mega ultra lajciki, tak, one tam ważą 35 gramów. Jesteś w stanie w pracowni też aż tak zejść, czy to jednak jest naprawdę niska gramatura, jest zarezerwowana faktycznie dla jakichś dużych? Mamy ultralighta, gdzie blank waży 20 gram, tak? No. I teraz uchwyt waży 11. No, to masz 31. Kartonowy. Mamy 31. Musimy do tego dorzucić klej, przelotki, więc
i zbuduje, to jest wędka, powiedzmy tam do grama czy do dwóch, tak? O bardzo, bardzo słaba, jeżeli chodzi o moc. Więc tak, nie każdą rybę na to wyciągniemy. Możemy się pobawić z białorybem i to też niedużym. No. To trzeba brać pod uwagę, jaki jest parametr główny tego kija, czyli jego moc. Tak. I możemy odchudzać, nie odchudzimy kija w nieskończoność, ale... Zatniemy ryby, on będzie spokojący? Nie, no zatniesz, wszystko zatniesz, tylko jeżeli zatniesz 40-centymetrową rybę, no to już taki klęć czy okoń 40 cm cię powozi strasznie. Zanim go wyciągniesz, tak, pominie tyle czasu, że kolega z boku złowi 3 ryby, a na zawodach to się liczy. Więc tak, zależy co łowimy. Ten plan musi być tak dobrany. Jeżeli chcemy zrobić super lekką wędkę, tylko czy zauważysz różnicę w wędkowaniu, jak założysz kołowrotek, czy wędka waży 35 czy 50 gramów? Ja też o tym myślałem. A bierzesz pod uwagę, że plecionka na wędce, jak namoknie, może 20 gramów zwiększyć wagę kija? Nie. No to też o tym nie myślałem, ale racja, nie? No. Więc nie szukajmy takich skrajności. Dobra, ale nie ma wpływu. Dobra, ale kijek znowuż koło 50-60 gramów, no to jest taka norma. No znaczy, to nie jest norma. No, jeżeli chodzi o ultra. No można ultra zbudować około 50 gram, to jest 54 bez szukania limitu. Jakbym chciał szukać limitu wagi, to zrobiłbym krótszy ten element z cieńszego karbonu. Tutaj bym obciął gwint, tutaj bym obciął uchwyt. Do środka bym wpuścił karbonowy element, taki poliuretanowy, i zgubiłbym z tej wędki tyle gramów, że zeszlibyśmy pewnie do 40, tam powiedzmy 5, tak? Tak. Ale czy to jest 54 czy 45, nie widzisz różnicy. Zgadza się. No, to faktycznie taka ślepa pogoń chyba się zaczęła, co? Tak, bo to jest odchudzanie w nieskończoność, zaczynają być coraz cięższe ścianki w blankach, co też ma swój wpływ później na użytkowanie. On jest, Matagi w tej chwili wypuścił blank, jest tak super lekki, że nie daje na niego w ogóle gwarancji. Człowiek bierze na swoją odpowiedzialność. Taką wtedy masz. Tak, jest super leciutki blank, ale rób z tym co chcesz, ja nie gwarantuję, bo on może pęknąć w każdej chwili. Ile razy mam taką sytuację, że klient zmiażdżył wędkę w ręku, jak ją rozłączał. Źle chwycił, tak, bo nieraz się zakleszczy, tak? No to na to trzeba uważać. Są skręcane przelotki przy rozłączaniu, bo chwytamy za przelotkę, korzystając z niej jako dźwignia, żeby rozłączyć elementy. To wszystko ma wpływ, więc grubość ścianki, to wszystko generuje nam limity, ale jednocześnie stwarza zagrożenia uszkodzenia kija, więc coś za coś. No mamy na przykład blanki typu Xoga, gdzie grubość ścianki jest prawie 2 mm, ale tu możemy zapiąć słonia. Ale jest lekki, nie? No jest dość lekki, ale to jest kij do 600 do 800 gram wyrzutu do łowienia sobów w wertykalu. Zupełnie nie moja bajka, ale na surfa by się nadał. Zdajcie nam sekret, ile za te dwa ultralighty, które nam pokazałeś, czyli tu mamy pierwszy, tu mamy drugi, razy drzwi. No trzeba dwójkę tutaj minimum wyłożyć, 200, ale mamy ultralighty. Mamy ultralighta do 3 gramów, do 3,5 grama. W innych pieniądzach, no to jest za 1200 zł. Aha. Troszeczkę. A to inny blank już, nie? No, ale jakbym porównywał na przykład, tu jest Suzuki za 2100, a tu jest Qualia za 1200. No i mamy blanki, jak dawałem wczoraj zawodnikom, to nie mogli rozpoznać, który jest który. Więc no nie zawsze trzeba wydać takie duże pieniądze. Zgadza się, no. To są jednoskłady, nie? To są jednoskłady. Czy takie krótkie ultralighty, tak ci położę na razie to, czy takie krótkie ultralighty dwuskładowe mają sens, czy jednak faktycznie jak masz ultralighta naprawdę takiego do 2,5 grama, tak, czy to musi być jeden skład? Nie, no nie musi to być jeden skład, to wszystko zależy od tego jaki blank kupimy, takiego producenta. Jedni są i tacy, zwolennicy wędek jedno i dwuczęściowych, tutaj decyduje cena blanku. I to, co chcemy, jakie pieniądze chcemy wydać. Jednak animacja przynęty jest lepsza krótszym kijem. Możemy, bo często trzeba nadać jakby trzęsiawkę taką, kiedy dosłownie szczytówka ma wykonać ruch 1 cm. Żeby to zrobić, to krótkim kijem to zrobimy, a długim te będą ruchy szczytówki dużo dłuższe i nie będzie brania. Zawody, czy to w Formule 1, czy to w wędkarstwie, powodują rozwój danej dyscypliny. U nas jest to samo. Dzięki zawodnikom i
ich podejściu do wędkarstwa wszystko się rozwija i mamy dostępność nowych technik, nowych metod połowowych, nowych węd. No, trzeba wtedy zaprojektować specjalnie dla nich wędkę, bo w tej chwili świat podąża do wędki pod przynętę. Mhm. Żeby obsłużyć dany rodzaj przynęty, musimy stworzyć odpowiedni do tego kij. Nie ma już tego, że kiedyś było uniwersalne, wędka do wszystkiego. Tego teraz nie ma. Weźmiemy przynętę Fishbeya marka Gąsiorka, świetne robactwo. Trzeba często to podać na główce 0,3 grama i odpowiednio to zaanimować. No nie zrobimy tego 10-gramowym kijem, nawet nie będziemy wiedzieli, że tam był okoń obok tego. No musimy zejść z tą wagą kija, tak, z jego czułością do mniejszych zakresów, a z długością po to, żeby móc to animować. No wiadomo, jak mówimy w zakrzaczonym łowisku, mamy dużo trzciny, musimy szukać wędki dłuższej, żeby jednak przenieść rybę żeby podać. No ale to wtedy w ogóle inne łowienie, prawdopodobnie nie podamy tej przynęty w jakiś charakterystyczny sposób, najczęściej na ciężkiej główce, czeburasce, bocznym troku, ale tam będą już większe ciężary. Więc to jest